zaproszonych gości. Witam, mamy przewodniczącej Rady Gminy Mieścisko, ale obiecała, że do nas dotrze. Witam bardzo serdecznie przewodniczącą Rady Rodziców wraz ze wszystkimi rodzicami uczniów naszej szkoły. Witam bardzo gorąco byłego dyrektora Szkoły Podstawowej w Mieścisku, pana Wojtyszyna. Witamy, panie dyrektorze. Nade wszystko witam bardzo, bardzo gorąco sprawców dzisiejszego zamieszania, czyli uczniów naszej szkoły. Brawo! Rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz wszystkie osoby, które bardzo zaangażowały się w dzisiaj, aby ten dzisiejszy dzień nam się udał. Bo przypominamy, że oprócz pokazu talentów naszych uczniów, licytujemy, zbieramy pieniążki, aby dokupić sprzęt do nowo powstającego placu zabaw dla małych dzieci, który znajdować się będzie jako kontynuacja nowo powstałych boisk. Także liczymy na pana i z państwa pomoc. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, wszystkich gadżetów, wszystkich prezentów, upominków. Bardzo serdecznie dziękuję. Ukierunkowana jest na rozwój zdolności, talentów i umiejętności młodego człowieka. David Davis stwierdził, że każde dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach, potencjalną, wybitną inteligencją i zadatkami, społecznym, dużym talentem. Trzeba mu tylko stworzyć możliwości, aby odkryć te talenty. Szanowni Państwo, nauczyciele, pracownicy naszej szkoły każdego dnia robią wszystko, by znaleźć te ukryte talenty. Kierując się tym stwierdzeniem, dążymy do tego, aby wszystkie dzieci naszej szkoły mogły rozwijać się jak najlepiej. Szanowni Państwo, chciałabym w tej chwili przedstawić dwie osoby, które za chwileczkę przejmą ode mnie ten mikrofon. Jest to Amelia i Wiktor. Witam Was bardzo serdecznie. To są również nasze talenty, które poprowadzą dzisiejszą uroczystość. Natomiast licytacje poprowadzą dla Państwa, dla nas, nauczyciele naszej szkoły, pani Wioleta Lipowicz i pan Tomasz Tyszkiewicz. Liczymy na dobrą zabawę i życzymy wszystkim udanego popołudnia. Dziękuję bardzo. Szkoła Podstawowej w Mieścisku otworzy występ Zuzanny Materskiej. Zuzia uczy się już od 6 roku życia akrobatyki. Od 4 lat ćwiczy pole sport. Zdobywa nagrody na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. W dniach od 28 do 30 kwietnia tego roku w katowickim Spodku odbywały się Mistrzostwa Polski Pole and Aerial, aprobowane przez International Pole Sport Federation. Zuzia debiutowała na nich w zupełnie nowej dla siebie dyscyplinie Aerial Pole i to od razu w najwyższej sekcji zaawansowania Elite. Zuzia wywalczyła pierwsze miejsce, zdobyła tytuł Mistrza Polski, pobiła dotychczasowy rekord Polski w tej dyscyplinie, a co najważniejsze, zakwalifikowała się do Mistrzostw Świata.
13-letnia Zuza jako członek kadry narodowej będzie reprezentowała Polskę na październikowych Mistrzostwach Świata. Zuzia zaprezentuje nam pokaz gimnastyczny na róże. Powitajmy Zuzię brawami! Thank you.
powiedzieć serdecznie. Czuję się jak w Cannes, tylko nie ma czerwonego dywanu. Dzisiejszą licytację poprowadzi koleżanka moja, pani Greta Lipowicz. Mój kolega, pan Wojtek. A pan Wojtek. Ja. Zanim przejdziemy, proszę państwa, do licytacji. Uczennica klasy 5A. Zagra nam teraz utwór Faded z repertuaru Alana Wood. To jest 16. powiatowego konkursu amerykańskiego Najmuzyka 2023 w Obrowcu. W kategorii klas 7-8 wśród podstawowych i szkół ponadpodstawowych zdobyła drugie miejsce. Dzisiaj zaśpiewa nam utwór Naprawdę chcę z małej syrenki. Nikola, zapraszamy na scenę. Spójrz na te dni, to jasna rzecz. Im więcej ty walczysz,
serdecznie. Zapraszamy na tyle.
szkołę w różnych konkursach recytatorskich. W powiatowym konkursie w Wapnie zdobył pierwsze miejsce. Jak większość dzieci, lubi zwierzątka. Dlatego też zarecytuję nam wiersz Chory kotek Stanisława Jachowicza. Powitajmy go brawami. Tylko przypomnę, szanowni państwo, zachęcamy do korzystania z atrakcji mieszczących się w budynku. Proponujemy kawiarenkę, losy, dart, fotobudkę Zosi oraz hot dog. Przypominamy również, że przed budynkiem Biblioteki Publicznej Bractwo Motocyklowe z Mieściska czeka na chętnych do przejażdżki. Proponujemy również przejazd kucykiem zorganizowanym przez Zuzię Dudek. Natasza Lepkowska zaśpiewa piosenkę Małego Patrioty. Natasza tym utworem została wyróżniona w powiatowym konkursie pieśni i piosenki patriotycznej Błękit. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Natasza, zapraszamy na scenę.
Juliana, Antosia, Blanka, Zosia Łukasiewicz i Zosia Pawlaczyk z klasy 3A zatańczą układ taneczny do utworu Wannabe Spice Girls. Dziewczyny przygotowała pani Kasia Gramek-Duszyńska. Wielkie brawa!
chyba my. Wracamy, proszę Państwa. Antoni Stawicki z klasy 7A od 5 lat pobiera naukę gry na perkusji w szkole muzycznej. Antek gra również na pianinie. Jest aktywny w młodzieżowej orkiestrze dętej w miesiącu. Dzisiaj zagra dla nas utwór Tabla na łeb. Zapraszamy na scenę. Thank you.
krzyknął i opuścił już. Nie ma sporu, ja wróciłem już. Jak osoba, ja mi stanuję. Ani słowa, węża nie chcę też, nie! Mamo, nie ma klata, to potyka. Pokaż piłę, a to nie jest piłka. Papuga gaduła, uła, uła, papuga gaduła. Papuga gaduła, uła, uła, papuga gaduła. Mamo, a czego nie da? Ciepło nie jest, nie ma. I'm not
Wszystkie dzieci, nie da się porozmawiać. Nikt nie robi wszystkie, ale ty wciąż kochamy.
Zasłaniajcie. Ej, chłopaki.
śpiewa piosenkę pod tytułem Kapelusz Uśmiech Mistrza. Nicole przygotowała pani Beata Smykowska. Powitajmy ją brawami. Thank you.
karate. Uczniowie z naszej szkoły dwa razy w tygodniu ćwiczą karate pod okiem pana Piotra Szafrańskiego. Zapraszamy do krótkiej prezentacji tej niezwykłej sztuki walki. Wielkie brawa! Thank you.
zrobić. Dobiega już koniec naszego pierwszego pokazu talentu w tej szkole. Jak widzicie, karate to piękna sztuka walki. Sam jeszcze jednak dawno uczęszczałem na zajęcia, ale niestety już z tym skończyłem, najmniej na tą chwilę. W każdym bądź razie chciałbym Państwu podziękować w imieniu zarówno swoim, jak i tutaj mojej koleżanki Anelii za to, że wspomogliście nas w tym szczytnym celu, jakim jest dofinansowanie Placu Zabaw. Dziękuję również za fakt, że chciało się Państwu tak długo tutaj siedzieć i oglądać, bo nie wszyscy, którzy tutaj byli, dotrwali do tego momentu. Ale dziękuję. Jak już Państwo usłyszeliście, pani Wioleta i pan Tomek niestety powiedzieli już to ostatnie słowo, dlatego chciałabym w imieniu uczniów, w imieniu Rady Rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły wszystkim ogromnie podziękować, nisko się ukłonić za każdą złotówę wrzuconą do naszej puszki, która finalnie będzie pięknie prezentowała się przy nowo powstałych boiskach, czyli doposażymy Plac Zabaw. Ogromnie dziękujemy i obiecujemy, że mówimy do zobaczenia.